otworzyliśmy tylko na 10 dni w manufakturze, możemy znaleźć oprócz mojej kolekcji na wiosnę, lato 2011 również dużo innych produktów, które wybrałam z oferty najemców manufaktury. Wybrałam je na zasadzie klucza z jednej strony kolorystycznego, ponieważ cały pop-up shop jest podzielony na 8 stref kolorystycznych, ale również jakby kierowałam się tym, żeby to był produkt świetnie zaprojektowany, bardzo funkcjonalny i taki, do którego ja sama jestem przekonana, czyli taki, który z czystym sercem poleciłabym innym osobom. Jeśli chodzi o moje ubrania, to ceny zaczynają się mniej więcej od 500 zł do 1800. Są to głównie sukienki wieczorowe z bardzo szlachetnych oleów. Wybraliśmy naszego ulubionego białego koloru, który naszym zdaniem najlepiej się nadaje do eksponowania każdego produktu, a tutaj jeszcze mamy 8 kolorów, które Agata zaproponowała na najbliższy sezon i na tej białej płaszczyźnie ściany dobrze można wyeksponować właśnie te kolory. A jedynym naszym kolorem, który dodaliśmy, to kolor tektury, kartonowe pudła, które bardzo łatwo nam było ustawiać, przestawiać, tworzyć z nich kompozycję odpowiadającą temu, co tutaj Agata zaproponowała do pokazania. A zarazem jest na tyle neutralna, a też i trochę nietypowa, żeby zwrócić na siebie uwagę i utrzymać się w trendzie eko.